Przybyłem tutaj w celu zapoznania się z sprawą dokładnie, wysłuchać wyroku sądowego Trybunału Konstytucyjnego w związku z powyższym, że prawo łowieckie, statut po prostu jest mocniej uszanowane niż Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Po prostu my się jako myśliwi z tym nie zgadzamy. Chcieliśmy być świadkami ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił dodatkowe jeszcze wnioski, z czego bardzo się cieszymy, bo to jeszcze rozszerzy bezpieczeństwo myśliwych w Polskim Związku Łowieckim. Wiemy, że Polski Związek Łowiecki nie jest organizacją demokratyczną. Działają tu prawa, które są całkowicie niezgodne z prawami konstytucyjnymi ludzi i prawami członka Unii Europejskiej. I te prawa nie są respektowane w Polskim Związku Łowieckim.